Siemanko widzowie, witam was w 51. odcinku z mapy No Man's Land. A dziś odcinek zaczynamy od przetransportowania wagona na tory. Musimy przetransportować je, ponieważ w poprzednim odcinku męczyłem się z tym białym wagonem. Udało mi się go jakoś ułożyć poza odcinkiem. Było ciężko, ale się udało. Więc dzisiaj musimy lecieć z kolejnymi. Ten czerwony wagon poszedł w miarę łatwo, ale ten kolejny, trzeci, to już był tak trochę gorzej. I powiem wam, że rozbuduję dzisiaj tutaj ten fragment tych torów bardzo mocno. Chyba to będziecie widzieć na miniaturce nawet, więc jeśli dokliknęliście patrząc na miniaturkę, to będziecie już wiedzieć, jak to wygląda. Więc będziemy tutaj rozbudowywać. I mi właśnie udało się postawić ten wagon tak w miarę szybko. To się w ogóle zdziwiłem, że z tym białym to się tyle męczyłem, a ten właśnie tak szybko poszedł. Ale ja tam nie będę narzekał. Jak działa, to działa. Jest fajnie. To teraz musimy jeszcze iść po ten beżowy wagon, ponieważ został już w sklepie. Tutaj jeszcze sobie tylko poprawimy. No właśnie. I pójdziemy sobie po ten beżowy wagon. No właśnie. Musimy sobie go wziąć super siłą, bo nie ma innej możliwości. Chyba że jakoś turem, jakąś ładowarką może. Ale komu by się chciało w to bawić? I raczej bardzo ciężko by to było zrobić. Więc super siłą tylko raczej będzie to można zrobić. Więc ustawimy sobie ten beżowy wagon, żeby właśnie móc nim przetransportować zboże. Od razu wam powiem, że ten wagon zostanie sprzedany w późniejszym czasie, bo okaże się, że on totalnie nie jest potrzebny do niczego. Ale to melodia przyszłości dopiero. Więc podczepiamy go sobie teraz. I musimy sobie trochę odjechać z tego, jakby takiego, ala, nie wiem co to jest w sumie, takie końcowa trasa, o, taka końcowa trasa. To właśnie teraz będziemy przebudowywać ten fragment tutaj, tej końcowej trasy, tak można powiedzieć, i się beżowy wagon wykoleił. Dlaczego? Nie wiem. Podejrzewam, że to przez te betoniki, dlatego je dzisiaj zburzę. Nie wiem kiedy w sumie. Chyba zaraz będę je burzył, bo pomyślałem, że jednak ciężko z tymi betonikami układać te wagony, bo one jakoś dziwnie podskakują, nie chcą w ogóle na te tory wejść, więc postanowiłem je sprzedać. No więc tutaj jeszcze się trochę pobawiłem, próbowałem i właśnie teraz idziemy zburzyć te betoniki, bo one tylko przeszkadzają, a nic nie pomagają. Myślałem na początku, że to będzie bardziej pomagać, że na przykład łatwiej będzie ustawić te wagony, a tak naprawdę łatwiej jest te wagony ustawić bez tych betoników. Po prostu, bo nie wiem, one jakoś tam kolizję robią czy coś i nie da się tych wagonów jakoś ustawić ładnie. No, więc ustawione. I jest pięknie teraz. Jeszcze sobie tylko sprawdziłem, czy na pewno koła są wszystkie na torach i można już będzie jeździć. No, tutaj właśnie zaczynam budować ten fragment. I tutaj sobie szukałem takiego moda na taką jakby rampę, żeby podjechać do tych wagonów. Co się okazało, że to nie było totalnie w tej zakładce, tylko to było w narzędziach, więc tak sobie szukałem trochę na marne. Tak sobie właśnie szukałem, jeździłem w prawo, lewo i nie mogłem tego w ogóle znaleźć. Potem pomyślałem, że może to będzie gdzieś indziej, w jakiejś innej zakładce, więc poszukałem i w końcu znalazłem. No właśnie, tutaj jeszcze szukam tego na marne tak w sumie, więc zaraz powinienem zmienić tą kategorię i już powinienem znaleźć. No jeszcze przejdziemy, no właśnie. I tutaj już zacząłem zmieniać kategorię i pomyślałem, że może w narzędziach i znalazłem. To jest to właśnie, taki podjazd do tych pociągów. No właśnie. Więc sobie ustawimy tutaj kilka takich betoników. Właśnie, tak wzdłuż tych torów, żebyśmy mogli tutaj ładnie podjechać i wysypać na przykład zboże. No, chyba na to wystarczy i zrobimy sobie zjazd. Tutaj taki ostry może. A tutaj mamy taki łagodniejszy. Jednak ten łagodniejszy tak się bardziej mi podoba i będzie bardziej bezpiecznie podjeżdżać. Więc sobie zmienimy ten ostry na taki łagodniejszy. Jeszcze tylko tej strony sobie postawimy takie duże wjazdy. O. I podejrzewam, że znajdzie się ktoś taki, że powie, że te wjazdy powinien być tylko jeden na podjazd. Ale ja stwierdziłem, że postawię sobie po całości, żeby można było wszędzie wjechać i zjechać. Jak to woli. Jak ktoś sobie postawi jeden, to też jest dobrze. Taka samowolka ta budowa. I każdemu może to dobrze wyjść.
I mi się akurat podoba tak, że jest po całości. Więc no. Tu sobie jeszcze muszę wyrównać teren, żeby było można bezpiecznie wjechać i zjechać z tego, bo nie chciałbym, żeby była to taka nagła, wielka dziura pod tym zjazdem, więc lepiej będzie, jak teren będzie wyrównany po prostu. To bardziej takie logiczne by było. Tutaj sobie teraz wygładzimy, żeby nie było takie ostre i takie strome. No więc sobie wyrównamy, pomalujemy jeszcze i będzie pięknie. Teraz sobie poszukamy jakiejś ładnej tekstury. Chyba ten nowy asfalt będzie się nadawał, bo niedawno mapa miała aktualizację i właśnie twórca dodał kilka nowych tekstur. Właśnie jedną z nich to jest właśnie ten asfalt. On jest bardzo ładny nawet. Taki ciemniejszy niż taki zwykły. Więc jest ładniejszy po prostu, jak dla mnie. Ktoś na przykład może lubić jaśniejsze kolory, to już tam według własnego uznania. Ja tam wolę jakieś takie ciemniejsze właśnie. No więc sobie pomalujemy. Tu jeszcze sobie trochę wyrównamy ten teren, żeby nie był taki stromy. Właśnie, bo tutaj taka teraz górka powstała. To wam nawet będzie ciężko wjechać jakimś ciągnikiem. Więc sobie wyrównamy tutaj ładnie. Tutaj po tej drugiej stronie też sobie trochę wyrównamy. Jeszcze trawą sobie zamalujemy i będzie wszystko pięknie, ładnie wyglądało. No to jeszcze trochę sobie tutaj wyrównamy i zamalujemy trawą. O, tutaj po tej stronie i jeszcze po tej stronie, żeby to nie wyglądało jakoś brzydko. No, to sobie przejedziemy. Jeszcze tutaj i będzie pięknie już. No. I teraz można postawić jakiś płotek, żeby nikt przypadkiem nie wjechał na te tory, jak na przykład będzie pociąg jechał. No, to sobie postawimy tutaj taki płotek. Taki nawet ładny jest. Mnie się podoba. No, to sobie postawimy tutaj płotek. Ogrodzimy jakby ten teren trochę. I będzie pięknie też. Bo trzeba jakby też trochę dbać o bezpieczeństwo tutaj. Żeby nikt nie wjechał na te tory. Żeby nie było też jakiejś wielkiej katastrofy. Więc będzie pięknie. No. Jeszcze sobie postawię jakieś latarnie. Nareszcie znalazłem zastosowanie do tej dziwnej latarni, która ma dwie na górze i jedną taką po środku na dole. I nie wiedziałem, gdzie ją mogę użyć. I właśnie znalazłem jej zastosowanie. Tutaj. Jeszcze sobie tutaj postawimy na mniej więcej na środku. Oj, totalnie to nie wyszło. Nie, trzeba to jednak zburzyć, bo tak totalnie nie po środku to jest. To sobie ją zburzymy i postawimy sobie tutaj teraz na środku. No. I teraz jest ładnie. Postawimy sobie jeszcze od stąd tych płotów. Postawimy sobie kilka latarni. Trzy sobie postawimy. I jeszcze po drugiej stronie sobie postawimy trzy latarnie i będzie pięknie. To raz, dwa i trzy. Tylko ta środkowa tak totalnie też po środku nie wyszła, więc ją zburzymy i postawimy jeszcze raz. Tym razem po środku. No. Jeszcze będzie trzeba postawić oświetlenie od strony torów, więc postawimy sobie takie trochę inne lampy. Tak trochę dziwnie wyglądają, ale dość mocno świecą. Może wam kiedyś pokażę tą mapę w nocy, jeśli będziecie chcieli. Jeśli będziecie chcieli, to po prostu napiszcie w komentarzu. Czas na reklamę. Mój brat też ma kanał i bardzo by chciał, żeby miał te 100 subów, więc jeśli możecie, to go zasubujcie. I nazwę tego kanału macie w opisie, tam gdzieś powinniście go znaleźć. Albo przypnę tam gdzieś w opisie, czy w komentarzu. Więc możecie sobie tam znaleźć i też wejść zobaczyć, jak tam nagrywa. Od czasu do czasu też rzucę jakieś filmy. No, koniec reklamy. A my ja teraz szukam jakiegoś ciągnika, do którego będę mógł podczepić ten wóz przeładunkowy, żeby mógł ziarno przeładować z kombajnów do pociągu. I znalazłem tego John Deere'a, do którego był podczepiony siewnik, ten największy. To sobie podczepiamy i pojedziemy sobie z nim na pole. A teraz uwaga, bo niedawno wypuściłem shorta z takim głosowaniem na najlepszą mapę z okazji 160 subów. Będzie nowa seria z farminga, taka realna, czyli bez super siły, bez jakichś nierealnych sprzętów, tylko takie realne. I tam możecie wybrać mapy. Jeśli możecie, to wejdźcie na tego shorta i wybierzcie sobie jedną mapę. Tam są tylko oryginalne z dodatków i z podstawki gry. Czyli nie ma jakichś modów, typu jakaś kolonia czy coś tego typu. Chciałbym, żeby to były mapy z podstawki gry oraz te takie właśnie oryginalne dodatki od Giantsów, czy jakaś mapa na przykład dla Silver Run, nie wiem, jakaś zielonka na przykład. O, to bym bardzo chciał na przykład tą mapę, żeby wygrała, bo chciałbym ją bardzo nagrywać.
Choć też jakby wygrał na przykład Erlengrand, to też bym się nie obraził, bo też jest fajna. Ale to już wy musicie wybrać i wybór należy do was, więc jak możecie, to wejdźcie na tego shorta i tam napiszcie w komentarzach. Albo nawet pod tym odcinkiem możecie napisać, jeśli wam się nie chce szukać. No, koniec tej takiej ala reklamy. A my teraz musimy sobie zebrać takie mijaszki, które pozostawiali tutaj pracownicy tym nierealnym kombajnem. To musimy sobie pozbierać tutaj właśnie z rogów pola słonecznik, bo tam pozostawiali trochę tego słonecznika. No ale nie ma co na nich narzekać, bo i tak całe pole skosili. Oprócz właśnie tych rogów. To jest naprawdę piękne, jak tak mogą jeździć dookoła pola na przykład. I to potrafią zrobić moderzy, a nie twórcy, więc to jest trochę takie dziwne. Podejrzane tak trochę. No ale, no cóż. Jest to w modach, to fajnie, że jest. Szkoda, że tego nie ma w podstawce. Tylko trochę mi teraz smutno z powodu konsolowców, bo oni sobie na przykład nie pograją takim modem Curseplay i będą musieli narzekać na zwykłego pracownika, co nawet nie umie czasami zebrać z prostokątnego pola, bo pozostawia wiele mijaków, więc trochę mi szkoda ich. Sam mam farminga na konsole i wiem, jaki to ból jest, więc no. Tak trochę niefajnie się gra na konsoli, no ale ma też swoje plusy konsola. Więc ja teraz postanowiłem, że wszystkie te zboże przesypę do jednego kombajna. Tak po prostu z zbiornika do zbiornika. I będę odbierał od jednego kombajna i przesypywał do tego właśnie pociągu. Więc sobie przesypiemy tutaj do z pierwszego do drugiego, a z drugiego do trzeciego. O. I teraz będziemy mogli tym trzecim pojechać tam koło tego pociągu i będę mógł przesypywać to zboże. No właśnie, więc sobie pojedziemy teraz, wystawimy rurę, zaparkujemy sobie tam gdzieś mniej więcej blisko pociągu. No właśnie, może tutaj na przykład. Wsiądziemy sobie do mojego ciągnika John Deere z przyczepą i pojedziemy wysypać tego słonecznika. Więc pojedziemy, pojedziemy, pojedziemy i wysypiemy. John Deere to jest moja ulubiona marka, nie wiem jak wasza. Możecie coś napisać w komentarzu. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie w górę subika z dzwoneczkiem i nie wiem, tam zróbcie coś jeszcze, jak tam wiecie, bo ja tam niezbyt się znam na tym, więc no. Jak możecie, to zostawcie łapkę. Więc dzięki i teraz właśnie podjechałem do pociągu i będziemy przesypywać to zboże. I tak teraz będziemy jeździć sobie 5 razy tak. Od pociągu do tego kombajnu i tak znowu do pociągu i do kombajnu. I będziemy tak sobie jeździć. Takie to trochę nudne, no ale będzie trzeba to zrobić. Od razu powiem, że ten słonecznik może być stracony przeze mnie, bo nie pomyślałem i nie wiem, czy teraz będzie można go przywrócić jakoś. Ponieważ na końcu filmiku zobaczycie, że nie da się tego słonecznika przesypać do silosa. Co bardzo się zdziwiłem, bo myślałem, że będzie się dało. Ale już chyba wiem, jaki to jest błąd, że wybrałem te wagony, które chyba nie mogą wysypywać. Choć w sumie to po co taki wagon jest? To nie wiem w ogóle po co taki wagon. To nie wiem, albo jakoś silos jest za mocno w ziemi, albo po prostu ten wagon nie umie przesypywać. I boję się, że stracę teraz ten cały słonecznik. No. Jak stracę, to będzie wielka strata po prostu i będzie mi trochę smutno z tego powodu. A jak się uda jakoś przesypać, to będzie fajnie. Chyba te wagony wymienię na te takie, które może wysypywać, bo tam w sklepie był taki, czarny chyba był wtedy. I tam miał takie pod pod tą ikonką miał takie właśnie, jakby taką animację wysypywania i to chyba jest ten wagon, który może wysypywać. Tylko właśnie nie wiem, o tutaj prawie, że wagon przewrócił ciągnikiem, ale na szczęście nie przewrócił, tylko powrócił na tory. Więc obym tego słoneczka nie stracił, bo będzie smutno trochę. Jak tak stracę sobie, tu jest 300 tysięcy litrów. To tak nie mało. Takie na przykład zwykłe pole. No, tutaj mamy już w tym wagonie 200 tysięcy litrów. No, chciałem powiedzieć 2 miliony, ale to jeszcze daleko do 2 milionów. Z tego pola nawet by nie miało jak wyjść 2 miliony. Chyba, że może pszenicy albo jakiegoś jęczmienia. Ale nie wiem. Może i posieję tutaj pszenicę, ale to już by była taka wielka akcja z tą pszenicą. Może i posieję. W sumie czemu by nie? No to już macie plany na kolejne odcinki. Posiejemy tutaj pszenicę.
No. I też w ogóle mam w planach stworzenie nowego, takiego bardzo wielkiego pola, tak na pół mapy. Tylko nie wiem, czy wy chcecie coś takiego. Tak, pole na pół mapy. To napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli na przykład takie pole. Jeśli będzie dużo głosów na tak, to wtedy zrobię takie wielkie pole. A jeśli będzie na nie, to nie wiem. To może zrobię trochę mniejsze. Tak na 1/4 mapy. No. Tutaj właśnie ten beżowy wagon teraz właśnie zwróciłem, żeby właśnie łatwiej było można jeździć po tych torach, bo te tory są takie, niby da się jeździć wolno, ale też trzeba uważać, bo można się wykoleić, co pod koniec odcinka też to będzie, to niedługo wam powiem o tym właśnie. I no, tutaj właśnie cały słoneczek przesypałem właśnie, już jest wszystko w pociągu i będzie można właśnie do niego wsiąść. No, zaparkujemy sobie tutaj tak trochę chociaż. Sprawdzimy, czy wszystkie koła są na pewno na torach. Żeby nie było tak, że ruszę, a tu nagle jakiś wagon spadnie mi z torów. Tutaj właśnie ten wagon nie był tak na torach i ja ruszyłem i właśnie on trochę spadł. Ale na szczęście udało się go uratować. Mniej więcej. No, więc ruszymy. I właśnie ten wagon spadł. I musimy go teraz poprawić. No. Poprawimy go rachu ciachu i będzie pięknie. No, ustaw się jakoś. No. No i pięknie. I można dalej jechać. To jedziemy teraz tą ciuchcią. Ciuchcią. Pociągiem. No. Tutaj w ogóle nie wiem, czemu ten pociąg jakoś tak dziwnie się sam zatrzymał. Ja trzymałem ciągle W, a on się jakoś zatrzymał. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale no cóż. No to jedziemy. Teraz będzie wielki transport słonecznika. To jedziemy. Teraz zakręt, żeby się tu tylko nie wykoleić. Powoli jakoś będzie trzeba tutaj. Skręcimy powoli, oby się tutaj nic nie wywróciło. No, pojedziemy, skręcimy dalej. I tutaj będzie, jak tutaj skręcimy, to będzie prosty odcinek przez ten kawałek. To będzie może się trochę rozpędzić. No, udało się przejechać bez szwanku i bez wywrócenia. No, to teraz możemy się trochę rozpędzić i pojechać na most. Bo przez most też będzie łatwo przejechać. Tak pomiędzy tym mostem a zakrętem jest taki jakby taka jakby ala wyskocznia, bo tam jeden tor jest niżej, a drugi trochę wyżej i taka postała. Taka postała, taka wyskocznia. Jak się szybciej wjedzie, to można dobrze poskoczyć. Tutaj może będzie widać jakoś pomiędzy tym torem zakrętem, a właśnie tym mostem. O, właśnie tutaj. Ten pociąg to trochę musi podjechać do góry, tak podskoczyć jakby, bo tam jest taka mała przerwa i ten tor jest wyżej. Dlatego tak tutaj wyszło, nie wiem dlaczego. Nie wiem, jakoś ten tor się dziwnie opuścił. No ale cóż, tutaj w ogóle kamera się teraz bugowała jakoś. No właśnie, zmieniłem sobie teraz, żeby was tutaj nie męczyć tą kamerą, jak ona tak skacze. Góra dół. I tutaj są właśnie takie fajne widoczki z tego mostu, tak wysoko jest. Tutaj będzie. A to może tutaj zrobimy miniaturkę? No właśnie. Tutaj właśnie. Tak powstała właśnie miniaturka do filmu. I sobie teraz zjedziemy jakoś może bez wyzwrócenia. No to sobie zjedziemy. Powoli, żeby się tylko nie wywrócić. Powoli, powoli, powoli. Jak już zakręt przejedzie, to już raczej będzie dobrze. No, przejechałem. To też można dalej pojechać, trochę prosto. I tutaj właśnie się stanie wielki wypadek, przez który będzie wielka tragedia. No właśnie, bo tutaj zaraz ten wagon powinien spaść, albo pociąg. No, jeszcze jedziemy. A nie, to pociąg się wykoleił. No właśnie. Nie wiem dlaczego pociąg się wykoleił. Próbowałem ten wagon odczepić, ale okazało się, że go nie odczepiłem. Co właśnie widzicie, że się wykoleił, tak w ogóle mogliście właśnie zobaczyć, że tu jest szybsze przyspieszenie. Bo postanowiłem tutaj szybciej trochę to przyspieszyć, żeby was nie męczyć tym wszystkim, jak się bawię z tymi wszystkimi tutaj ustawieniami tych pociągów na te tory i tych wagonów, bo to strasznie ciężkie było. Więc no, pociąg ustawiony, jeszcze tylko teraz te wagony ustawić jakoś. Okazało się, że w ogóle ich jakby nie złożyłem, że te. Jakby te kółka się ruszają i to było mój błąd, że odczepiłem, a nie złożyłem tych wagonów, więc tak mi trochę to nie wyszło totalnie. Tutaj już myślałem, że będzie ładnie się ustawi i jednak wyszło, że się nie ustawił. No właśnie, tutaj właśnie już się przewracał, tutaj mi spadł z tych torów, więc musiałem go jakoś ustawić.
co było bardzo ciężkie w ogóle. No właśnie, tutaj totalnie mi to nie wychodziło. No właśnie, tutaj jak z jednej ustawiłem, tak z drugiej spadł. Jak z tej drugiej ustawiłem, to z tej spadł. I tak właśnie się bawiłem z nim. Pod koniec odcinka go właśnie ustawię jakoś cudem. Więc nie wiem, jak mi się to udało, ale jakoś mi się to udało. No, więc tutaj próbuję to ustawić. I właśnie nie wychodzi mi to na razie tak zbytnio. No właśnie. Próbowałem go jakoś go podnosić, opuszczać tutaj na tor, jakoś go wycelować, ale nic mi się nie udawało z tym. Teraz właśnie pociąg próbuję ustawić, żeby może go jakoś ten wagon podczepić i złożyć go, ale on okazało się, że on jeszcze bardziej spadł teraz. Więc wyszła jeszcze bardziej totalna kraksa i katastrofa. I tak to niezbyt wszystko mi wyszło z tymi torami, jak sobie zaplanowałem przed planowaniem tych torów. Tak, zaplanowałem przed planowaniem, no tak. Wyszło tak, takie masło maślane trochę. I próbowałem się to jakoś ustawić, co mi właśnie totalnie nie wychodziło. Tak, już miałem zrezygnować, już kończę ten odcinek, ale pomyślałem, że nie. Dokończę to ustawianie, żeby w tym odcinku mieć z głowy to. Wysypę to zboże, to i tak się nie udało. I będę miał z głowy. A tu się okazało, że jednak nie, że ten pociąg będzie się dalej ciągnął przez kolejne odcinki. Nie wiem jeszcze przez ile tych odcinków będzie się ciągnęło. Trochę inne plany były z tym pociągiem. Miało być trochę to piękniejsze i ładniejsze to wszystko. A tak niezbyt to wyszło. Więc tutaj właśnie próbowałem jakoś to może jeszcze raz ustawić. Tutaj prawie mi się udało. Tutaj zaczął się znowu przewracać. Tam już spadł z drugiej strony. Musiałem tutaj od drugiej strony pójść, ustawić go znowu na tory. Tamten drugi prawie że spadł. I wyszło takie. Nic nie wyszło. Więc tak, trochę tak tragedia taka wyszła. To by się nadawało na taki odcinek z failami. Może kiedyś zrobię taki i właśnie będzie ten moment, gdzie próbowałem ustawiać i nie wyszło totalnie. No właśnie, tu ustawiłem to z tamtej spadł. Jak z tej ustawiłem to z tamtej spadł. W końcu wsiadłem do pociągu i postanowiłem, że ten wagon złożę jakoś. Może mi się uda. Więc podczepiłem ten wagon, złożyłem. I odczepiłem obydwa od siebie, czyli tego białego od tego takiego czerwonego odczepiłem. I właśnie próbuję je teraz ustawić i to o wiele łatwiej mi wyszło. I teraz się zaczyna zabawa z czerwonym, bo jak białego ustawiłem tak szybko, to teraz czerwony musiał powiedzieć nie, ja będę uparty i ja ci nie dam się ustawić. Walcz ze mną, ja ci się nie dam. No właśnie, to jakby jest. Ja to tak właśnie odczuwam z tymi wagonami. Że jak jeden będzie miły, ten drugi to już będzie taki nie, nie ustawię się, nie, koniec, dziękuję, do widzenia. Możesz se kończyć odcinek, do widzenia. Więc no, tak ciężko z tymi wagonami. Ale w końcu jakoś go tutaj ustawiłem. No i teraz muszę sobie podczepić i pojechać wyładować ten słonecznik. Co mi też totalnie nie wyszło w sumie. No właśnie, to jedziemy. I właśnie zobaczcie, że próbowałem tutaj wyładować, to się nie udało. Bo tutaj po pierwsze nawet za blisko postawiłem ten silos i on nawet nie chciał wjechać tutaj. Ten pociąg. Więc musiałem go zburzyć i jeszcze raz postawić. Tak lepiej postawić. Co mi też nie wyszło. I ja tym akcentem kończę ten odcinek. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.